Simaneczko! Cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Graveyard Keeper i będziemy dalej grać. Właśnie przeczytałem gdzieś, że jak użyjemy... O, właśnie. Jak użyjemy tego trunka, to nam da to alkohol po prostu. Najlepsze jest to, że tu pisze, że wykonano przy mieszarka ręczna, a... Znaczy, no może swoimi własnymi rękoma to żeśmy uzyskali. Ale mamy, w końcu mamy alkohol. Mamy też złote browary, które sobie tutaj zakosiłem przy okazji. Resztę możemy dać do sprzedaży. Dobra, a do czego mi było potrzebny ten alkohol? Już nie pamiętam. Chyba do farby białej. Chyba do białej farby. Ale wsadzimy go tutaj. Wsadzimy go tutaj, a to nie powinno być tutaj. To powinno być tu. Wiem, że też widziałem, że podpowiedź, żeby wsadzić tutaj ziomeczka. A, tak, białej farby. Tak, żeby zrobić te bandery potrzebowałem. A ile ja musiałem zrobić tych bander? To jest właśnie pytanie. Dobre. Ale sprawdźmy. Gdzie jest osiołek? Ośle. Ej, nie widzę go. O, jest. Stwórz ośli sztandar i wyślij go za pomocą kontraba... Jeden? Tylko? Potrzebują? Okej. Jak jeden, to nawet mi na rękę, nie? Tylko teraz tak. Czy to było tutaj? Nie. Czy to było tutaj? Tak. Roztwór spowalniający. Teraz pytanie, z czego był roztwór spowalniający? Roztwory chyba robimy tu? Nie, tu robimy. A nie będzie... O, a nie będzie z pajęczyny na przykład? Chyba nie. Roztwór spowalniający. Z czego może być? Muchomorów? Raczej nie. A z tego? Nie, odwrotnie. Tu jest przyspieszający. A ze skrzydełka? Nie, to będzie chaosu. A może z... kwiatka. Takiego, o. Nie. Ej, nie, nie chciałem tego. Dobra, nieważne. A może z tego kwiatka? Też nie, bo już widzę po kolorze. To jest zdrowia. A może z tego kwiatka? Też nie. Nie chciałem tego. A może z miodu raczej też nie. Ale spróbujmy. Przyspieszający, oczywiście. Z czego może być jeszcze roztwór spowalniający? A z robaka na przykład nie będzie? Ale już nie mamy robaków, nie? Ale ty, z robaka to by można? Spróbujmy jeszcze to. Też nie, bo tu widzę jakiś czerwony. Toksyczny, no tak. To by było... a może faktycznie z robaków też można zrobić ten roztwór spowalniający? To by miało sens, bym powiedział. Dobra. Lećmy w takim razie po robale. Bo bardzo chyba nam się przydadzą. O, kolejne te browary złote. Królu złoty. Kurczę, podoba mi się to, że już browary się robi złote. Ale mógłbym zautomatyzować, żeby mi tutaj robił ten zombiak browary. Idźmy po robale. Przede wszystkim. O, tu będziemy mieli trochę tych robali. Cyk, cyk, cyk. O ja, ziemi tyle. Tu muszę zrobić chyba więcej skrzynek, wiecie? Marchewki mi się tu już nie mieszczą. Dyni, ile mam złotych? Łopierdziu.
mogę handlować tymi ideami. Mógłbym nawet stworzyć. Chyba, że ta skrzynka z farm nie łapie też tych dyni tutaj. Chociaż czekaj. Nie łapie! To ja bym tu mógł zrobić zombiaka, który by po prostu sam robił te skrzyni z warzywami, nie? Na przykład ustawić tak, nie. O, tak. Czyli tak. Na przykład tu zrobić w nieskończoność, nie? I by zombiak tutaj robił te skrzynie. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Tylko, po co ja poszedłem? Po robaki, które sobie zabra... Właśnie, zobaczmy, czy robaki w ogóle mają ikonkę roztworu. Mają. To chyba będzie to. O, gorzałka tu się jeszcze zrobiła. Jeszcze wstawmy tu troszkę gorzałki. Cyk. Tą gorzałkę to tutaj sprzedajmy. Znaczy, może nie tyle... Biegnij, sprzedawaj. Ziemię oczywiście tutaj schowamy. I teraz zgniećmy robala. Nie, to jest życiodajny. Smuteczek. Życiodajny roztwór. Z czego może być spowalniający? Z tych życiodajnych mamy sporo. Roztwór chaosu. Miodzio. Nie mam pomysłu nawet. A z jakiejś ćmy, motyla? Mamy w ogóle takie rzeczy jeszcze? Kurczę. Z czego może być spowalniający roztwór? Schowajmy. Bo tych browarów to trochę się przyda, ale z 10 tutaj rzućmy. Na pewno zrobimy sobie hamburgery. Ze złotej cebulki. Czy możemy to jakoś... O. Tu i tak bym musiał zrobić sobie więcej też mięsa. Cyk. No i pięknie. Teraz tak, przede wszystkim... Tylko nie wiem, czy ja to muszę zrobić, kiedy chyba będzie ten, nie? Bo on chciał ode mnie. Osioł. Gdzie jest pan inkwizytor? Bardzo nie chcesz mu zajść za skórę. Nie. Nie ma tak. Tu też ktoś mi podpowiedział, że jest skrót na ten wzgórze. Wiedźm. I zaraz zobaczymy. Jest jeszcze jakiś grób też. Trzeba będzie w przyszłości go reskopać. No, faktycznie jest tu skrót. Okej. To bardzo ułatwia nam sprawę. Podaj piwo. O, wygląda też wszystko gotowe. Dobra, rozumiem. Tu trzeba było tylko browara schować. I trzeba inkwizytora powiedzieć, że impreza na całego. Palimy, wiedźmy. Dobra. Kochany dom. Cyk. Resztę mogę tutaj dać mu. Burgery. No schowajmy. Myślę, że się może do czegoś przydadzą. Cyk. Spowalniający roztwór. Okej. Powiem, że
Podejrzałem sobie w internecie, z czego zrobić spowalniający roztwór. A, czekajcie. Może za chwilę. To z chmielu można robić. Albo z wosku. A wosk to jest dla mnie cenne coś. To nie będę robił. Nie! Nie tutaj! Zagadałem się i nie tutaj się ten... przeteleportowałem. Cóż. Dobra, ale zaraz będę miał odnowioną. Latarnię trzeba było wszędzie zrobić też. To jest też taki chyba, bym powiedział, ważny element. Tu jest oczywiście węgiel. O, dobra, jest. Latarnia. Dzień dobry. Handluj. Ja bym jeszcze... Ale nie ma tej najlepszej okładki. To jest smuteczek. To jest smuteczek. Dobra, na pewno to. Na pewno to. Nie wiem, czy te punkty chyba inne nie potrzebuję za bardzo. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Bo sobie zdobyłem te punkty niebieskie. Tu mamy wszystko na razie odkryte. Tu jeszcze nie, ale tu potrzeba więcej tych niebieskich punktów. No i przede wszystkim właśnie niebieskich, nie? Chociaż czerwonych też. Widzę dużo. Ale... O. Generator... A, i tutaj dopiero mamy zombiaka, który będzie nam pisał teksty. Dobra. To sobie weźmiemy. I może tą prasę drukarską. I będziemy mieli wszystko z pisarstwa. Tu mamy wszystko. Tu jeszcze brak punktów. Widzę, że będzie potrzeba też dużo czerwonych punktów. To może przy okazji, żeby nie marnować. To weźmy sobie te czerwone punkty. Lećmy do domu. I będziemy marnować chmiel. Znaczy właściwie to nie marnować, tylko wykorzystamy go do bardzo szlachetnych planów zdobycia zaufania u pana osiołka. Ale to może za chwilę. Proszę bardzo, ja jeszcze nie mam chyba przebadanego chmielu. To zróbmy to od razu. Ziut. Chmiel. Można zrobić z niego proszek. I tekst też poszedł. Tutaj. Syk. No. I od razu inaczej. I od razu inaczej się gada, nie? Wykorzystajmy może wszystkie te 5 mielów, bo wziąłem specjalnie też te najgorsze gwiazdki, bo raczej ich nie będę wykorzystywał już do browarów. Bo jak browary to robić dobre, trzeba. Mamy spowalniający roztwór. Cyk. Robimy białą farbę. Tu się robiło białą, nie? Tak, potrzebujemy co najmniej 3. Tak mi się wydaje. Zjedzmy coś. Tu cyk, tu cyk. Potrzebujemy też czarną farbę na pewno. Popiół i olej. Olej to tak. Olej na pewno byśmy mogli zrobić z tłuszczu. Którego tutaj nie widzę. Ale na pewno był gdzieś tu tłuszcz. Na. Dzień dobry. Dobra. Czy wziąłeś cały tłuszcz? Niekoniecznie. 10. Z tłuszczu zrobimy to olej, a my potrzebujemy jeszcze proch. No, browary. Browary, browary. I też te gorzałki, nie? Cyk.
Teraz tak, potrzebujemy tłuszcz. Niech się robią też srebrne browary. Tłuszcz to o, proszę bardzo. Cyk. Cyk. I cyk. Elegancko. To mi się podoba. Schowajmy tu kawałek ten tłuszczu. I byśmy poszli po proch. I nie wiem czasem, czy ja nie wrzuciłem do palenia przy okazji ostatnio jakiegoś ciała. Nie, marchewki mogę od razu zabrać ze sobą. Tak, jest, dobra. To mi się podoba. To mnie się podoba. Bo od razu wykorzystamy to, że mamy proch. I stworzymy sobie czarną farbę. Sól tutaj schowajmy. Cyk. Cześć, zombiak. Idziemy zrobić sobie czarną farbę. I wydaje mi się... Mogę się mylić, ale czy będziemy mieli już wszystkie rzeczy potrzebne do misji osiołkowej? To się okaże. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy, muszę na pewno zrobić jeszcze tą flagę. Właśnie, czy ja mogę robić twardą oprawę? Mogę złotą oprawę robić. Tylko to potrzebuję złota i tej srebrnej oprawy. Ojej. A to miękka oprawa tu. Później to tu, tu, tu. A, dobra. Trochę to wymaga. A skąd ja pióra brałem? Chyba... A nie było to od... A nie było to od... astrologa? Pióro? Dobra, rewolucyjna flaga. Cyk. No. Pójdziemy wtedy. Będzie na skróty. I teraz tak. To jest cyk. To jest cyk. Wysić galaretkę niesamowitej siły. Galaretkę niesamowitej siły. Teraz pytanie, gdzie możemy stworzyć? Zombiaków trzeba by było też się zająć tworzeniem zombiaków, nie? Ale to może przy okazji. Czy możemy zrobić galaretkę jakiejś niesamowitej siły tutaj? Panna Cotta, hamburger. Wiem, że też pisać, żeby poszukać obiadów, żeby mogę stworzyć gdzieś te obiady. A, tutaj. Dobra. Miska zupy dyniowej. Możemy złote zrobić. Szaszłyki. Hamburgery złote mogę tutaj dodać. Okej. I tutaj. Trzeba było pomyśleć nad tym, co mogę. Krążki cebulowe złote na przykład. Ciasto winogronowe. I wtedy mamy 100% dobrze. To teraz pytanie. Krążki cebulowe. Z czego zrobić krążki cebulowe? Z cebuli na pewno. Tylko muszę zobaczyć sobie, czy potrzebna jest tylko cebula, czy coś jeszcze do tego. I czy ja mogę zrobić krążki cebulowe? O, to jest pytanie. I tu jest... I tu mamy problem. Na pewno mogę zrobić ciasto winogronowe. Tylko muszę zrobić ciasto słodkie. A ciasto słodkie... Surowe, słodkie. Bo
potrzebujemy jajka. Ale jaja. Potrzebujemy jajka. A krążki cebulowe złote to ja nie mogłem kupować w tych... czasem u barmana. Muszę zobaczyć. On tutaj dzwonił coś. Aha, tylko że chyba wszystko, że jest ok. Zróbmy mszę. Dzisiejszą. Cyk. I voilà. A nie, dobra. Idźmy po prostu zrobić mszę. Jeszcze z tej słabej jakościowo pierdoły. Nieźle, nieźle. Dawać nam wiarę. Muszę zrobić sobie tą w końcu modlitwę złotą. To też podpowiedź była. Ale... no, wszystko po kolei, w swoim czasie. Chciałbym właśnie zrobić te obiady teraz złote. Tylko muszę właśnie zobaczyć, czy ja czasem nie mogę dawać pieniądze. Tu sobie trzaśniemy to. Właściwie to te teksty to ja mogę sobie zabrać, to też. To też, bo to jest drogocenne. I to będzie potrzebne do czegoś. Dlaczego ja potrzebowałem to? Aha, do zrobienia właśnie tych złotych opraw chyba, nie? Tak. Tak, bo będę potrzebował... O Jezu, jedna. Okej. Okej. Sami tego chcieliście. Tak, to schowajmy tu, to schowajmy tu. Złoto też. Schowamy te teksty. Czy ja muszę stworzyć jakiegoś zombiaka, stół dla zombiaka tego, co będzie generował automatycznie teksty? Tak, muszę. Nie, pozyskiwanie materiałów. Tu jest spoko. Alchemii zombiaka? Nie. A biurko? Jest, generator losowych tekstów. Deski potrzebuję. Ale kurczę, co ja się tutaj spieszę, jak ja jeszcze zombiaków nie mam tych, nie? Moglibyśmy zrobić zombiaka, bo przede wszystkim tu mamy takie fajne ciała 4x4, czyli takie, można powiedzieć, idealne nawet. Idealne na to, co na razie mogę uzyskać, bo z nich uzyskam chyba 9-gwiazdkowy. Gwiazdkowy mówię, 9-czaszkowy chyba. Dobra, grzecha wytniemy. Grzechu, wychać. Dobra, weź zwłoki. Cyk. Tak, przede wszystkim złoto. Proszę bardzo. Wykonaj. To. I byśmy... albo może od razu tego drugiego też zombiaka zrobimy. Jak mamy dwa stoły. Pamiętać trzeba o marchewce. Żeby kolejne mi ciała też przyniósł osiołek, nie? To... tłuszcz, oczywiście, standardowo. Plus grzechu. Grzechu byłaś. Cyk. Cyk, cyk. No dobra, trudno. Bo klej i tak potrzebuję, żeby skleić te ciało. A, się sklei wcześniej. Pod martwym koniem, bo przede wszystkim, czy ty masz złote krążki, powiedz mi, chłopie. A, i sprzedam ci to. Masz. Masz srebrne krążki, ty masz... masz złote krążki, dawaj. Dawaj mi 10. Dziękuję. Nara. I potrzebuję na pewno jajka. O kurde, tylko nie wiem, czy ja teraz kupię jajka. Chociaż nie, jajka chyba można było kupować bez względu na to, czy ktoś był, czy nie. Tu są gdzieś kury, o proszę bardzo. A nie można na przykład piór też tu kupić? Halo? Można! Okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Dziękuję. I pójdziemy przy okazji też zebrać haracz z naszej karczmy. Dobry, przecież pieniądze. No tak słabo sprzedajesz, chłopie.
tutaj chyba będą już... Nie są takie aż... Nie no, są trochę pełne. A, tylko że tutaj mamy żarcie. Jakbyśmy stworzyli... Jakbyśmy chcieli zrobić jakiegoś festa. Ulotki potrzebujemy. No i wiarę oczywiście. Moglibyśmy zrobić fest. Do przemyślenia. Dobra, może tutaj pierw. Browarki. Tam robi wino. Jajko. Tutaj. Teraz tak. Potrzebuję trochę zboża. Ale zboża tutaj będzie... Tu mam też chyba cebulki do zabrania. Cyk. 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 No i skrzynię bym też sobie stworzył. Ale to potrzebuję więcej tych... pni. Tu? Tego nie pomieszczę, co ciekawe. I tutaj zaraz też nie pomieszczę. Dobra, weźmy sobie... Właściwie to weźmy sobie wszystko. Nie wiem. Cyk. Chcemy sobie wszystko. Zrobimy sobie trochę ciacha. Nie wiem, tutaj może. Tutaj też by się przydało chyba więcej. Tych. Można do, wpisać? Można. To będzie szybciej. Cyk. Bo muszę dać na... mąki. Surowe ciacho, żeby... A nie, tu potrzebuję do tego. Czyli potrzebuję tego, żeby zrobić sobie 5 słodkich ciast, to potrzebuję... Nie wiem. Chyba źle to wyliczyłem, ale będę... Lepiej mieć więcej mąki, niż nie mieć jej w ogóle. Zjemy sobie jeszcze coś. Zrobimy sobie te słodkie ciasta i spróbujemy winogronowe. Właśnie, tylko że teraz muszę winogrona też polować. Mąkę tu. Cyk. Dobra, słodkie ciacho. Cyk. Cyk. Dobra. Cyk. Proszę bardzo. I... Sprawdźmy jeszcze może tylko, żebym nie znowu jakiegoś fuck-upa nie zrobił. Obiad. Potrzebuję tak. Krążki cebulowe, złote, mamy. Tu były hamburgery złote, nie? Tak, mamy. I potrzebuję tak. Albo ciasto... Albo ciasto winogronowe złote. Tak, albo ciasto winogronowe złote. A ciasto winogronowe... Ciasto tu jest tu. To ja potrzebuję tutaj miód i to mam. Potrzebowałbym porzeczek. Albo ciasto winogronowe. Ja to ja sobie porzeczki pozbieram. Porzeczki mam gdzieś tutaj. Nie wiem, czy to będzie starczyło na 5 tych tortów. Ale jak nie, to mogę zawsze ten, jeszcze pójść do uchodźców i tam im ukraść porzeczki. Czemu by nie? Raz, dwa, trzy, cztery... Zabrakło jednej porzeczki. Nie, to jest jakiś skandal, skam. A nie, czekajcie, a nie będę miał w piwnicy czasem tych porzeczek jeszcze? W zapasie tam jakimś? Mam. Dobra. Browara schowaj. Biegnij z tym browarem. Tyk. Tutaj, do góry. I teraz tak. Zobaczę, 4, 5.
elegancko. To oznacza tyle, że będę mógł zrobić 5 obiadów. Do kogo ja potrzebowałem tych złotych obiadów? Do chyba... tak, do kupca. Okej, okay, to jest jakby już zrobione. Gdzie ja mogę w ogóle stworzyć tej galaretki? Tutaj. Kurde, potrzebuję zielonej galaretki. Skąd ja wezmę zieloną galaretkę? Potrzebuję zielonych slajmów. A skąd ja wezmę zielonych slajmów? Bo już te, ja już te na tych niższych piętrach... Pytanie, czy... Czy jak zejdę teraz na te niższe piętra, to czy ja nadal będę mógł farmić te zielone slajmy? Wydaje mi się, że ja tam wszystko wybiłem, nie? I że tam się nie odradza to, ale może... Nie wiem, może... Może się mylę. Na pewno nie zbiłem tutaj tych rzeczy. Zobacz, sprawdźmy. No właśnie... Kurczę, ale widzę, że... Tu sporo rzeczy ominęłem też. Pytanie jest... Gdzie ja teraz znajdę te zielone slajmy? Bo ja potrzebuję 5 tych galaretek ze slajmów. A z tego co widzę, to tutaj już ich nie widzę. A co ciekawe, to... Aż mi się nie chce wierzyć, że ja aż tyle tych rzeczy tu zostawiłem. Naprawdę? Powiem szczerze, że jestem zdziwiony. Jakoś aż nie chce mi się wierzyć, bo tu na pewno były... Pamiętam, że... Nawet chyba pamiętam, jak tutaj chodziłem. To były chyba nietoperze, z tego co pamiętam. Ej, no nie, to jest jakiś... Scam. Nasiona dyni. Fajne rzeczy to można znaleźć, ale w sumie to już takie niepotrzebne dla mnie. Ja bym bardziej chciał znaleźć... zielone slajmy. Czy one dziś jeszcze występowały, te zielone slajmy? I don't know. A, dobra, bo ja teraz jestem pełny. A, dobra, mogę tutaj schować te... torf i... pióra, bo pióra tutaj będą mi potrzebne do atramentu na przykład. Tu. I co ja mogę... nasiona... A, nie, dobra. Chciałem je wyrzucić, ale... może... bardziej się przydadzą jako... Mógłbym też chyba zombiaki tam nowych naszpikować. Kufel. Dobra, zróbmy. Cyk. Cyk. O, torciki. Chyba jesteśmy coraz bliżej zrobienia. Naszego magicznego wywaru. Czy ja przegapiłem? A nie, dobra. Za kilka dni dopiero jest ten. Nie. Omiń. Bo nie chcę mi się torfu iść. Nasiono. Tu. Coś wziąłem. Te stożkowe, dobra.
Jeszcze no, nasiono. To. Szkoda, że nie ma jakichś dronów latających, które by brały ode mnie. Albo tak jak w Terrarii, że tylko jednym kliknięciem sortuj i wrzucacie i wszystko jakby macie z głowy, nie? Przydałoby się takie coś. Nie powiem, że nie. Tu chciałem marchewki wrzucić, żeby już mieć spokój z nimi. A to dzisiaj to nie jest właśnie kupiec czasem? Ej, dobra, jak dzisiaj to jest kupiec, to by się przydało zrobić te 5 obiadów. W takim razie idziemy szybko spać. No, dzisiaj jest kupiec. Szybko się prześpimy. Wiesz, no... Panie, wstawaj, szkoda dnia. Tak. Teraz tak, obiad. Złote te, złote. Gdzie to jest? Tu hamburgery. Złote torciki. Syk. No nie mówcie mi. Jezus, ale to jest katorga trochę robienie tego. Teraz szukaj, gdzie jest złoty hamburger. Tu. I tu. I tak 5 razy. Mam nadzieję, że zdążę, bo najwięcej czasu zajmuje szukanie tych składników. Szczególnie tego tutaj, o, na końcu gdzieś jest. Jest burger. W ogóle obiad z ciastem i z burgerem i... Znaczy, krążki cebulowe to jeszcze do burgera by pasowały, nie? I to tak idealnie by pasowało jako taka... dodatek, ale... tort do tego? Czekajcie, dlaczego ja mi się wydaje, czy ja... mam już 4? Tak. Dobra, to jeszcze jeden. Krążki. Szybko, szybko, burgery. Jest. I ciacho. Dobra. Lecimy do tego. Tylko się nie pomyl pod martwym koniem. Panie, mam coś dla pana. Mam tu, o proszę. Nie było łatwo, ale przyrządziłem je. Wyglądają świetnie, jak od prawdziwego mistrza kuchni. Jutro we dworze będzie aż huczeć od tego dzisiejszym obiedzie. Przyjdź za tydzień, a powiem ci wszystko jak poszło. Oj, co do planu ostatecznego. Coś jeszcze zawadza ci w wykonaniu ostatniego zadania? Chyba zrobiliśmy już wszystko, czego chciałeś. Prawie. Szef Rady Królewskiej nie jest członkiem klubu Smakosza. Ma jednak pewną słabość. Co to za słabość? Powiedzmy, że wdzięki panny wdzięczki. Rozumiesz, co mam na myśli? Ach, rozumiem. I dlatego panna wdzięczka to jedyna osoba, która może go przekonać, by mnie poparł. A ty z kolei jesteś jedyną osobą, która ma szansę się z nią dogadać. I oto prosty, elegancki plan. No to... jakieś konkretne wskazówki? Niestety, od Towarzystwa Kobiety zawsze wolałem dobrą kolację. Powiedz mi po prostu, gdy ją już ją przekabacisz na naszą stronę. Słuchaj. Jak już jestem... No kurde, kupiłbym w sumie... złote detale, bo to się chyba przyda. Ale to jest drogie. Daj mi jakąś zniżkę, panie. No tak, chodź tu. Chcę kasę. Ciało! Przy okazji to mogę też tutaj, bo złoto już wszczykłem. Teraz zaszczyk klejący, cyk. Zaszczyk klejący zrobiłem. To tutaj jeszcze złoto. Tu, cyk. Dobra.
Zobaczmy, co tu nam przyniósł osiołek 4-2. Nawet nie chce mi się wycinać rzeczy tutaj. Cyk, 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 cyk. Nara. Okej. Mamy to. Mamy srebrny tekst. Spróbowałbym zrobić złotą księgę. Aha, i zombiaka też chciałem do generowania tekstów. Ale to może, znaczy jeszcze i tak zombiaki się tam konserwują. Balsamują, o może tak. Bieda panie z browarami. O, wody nie ma. Zabrakło mi już wody. Będę musiał przynieść. Trzeba pamiętać. Pewnie zapomnę. Jak zawsze. Ale co ja chciałem? Zechciałem na przykład zaszczyki klejące. Aha, jeszcze tutaj o te fiolki. Tu. Zaszczyk klejący. On potrzebował klej. Okej. Aha, i wody też będzie potrzeba. Wszędzie tylko ta woda. Klej. Klej mogę zrobić. Czemu nie? Cyk. Zaszczyk klejący i tak będę mógł jeden zrobić, to sobie... Cyk. Rzucimy tutaj od razu. Cyk. Czy oni tam się jeszcze balsamują? Nie, oni się już zbalsamowali. To bierzemy ciebie. Bierzemy ciach. Tu do skrzeszania, ciach. Dobra. Wezmę od razu tego drugiego, żeby on no, mi się tutaj nie zepsuł czasem. Cyk. Dobra. Bierę tego jednego. Bierę go. Gdzie ty jesteś tutaj? Czy ja ciebie będę mógł... Ej, dobra, a ja chcę stąd wyjść. Dobra, dzięki. Ja w ogóle to potrzebuję, żeby on to robił. Gwoździe i opół. Czyli po prostu dostarczmy mu może gwoździ sporo. Tak jest. Wrzucimy tutaj. Cyk. I opół. Ile się da. Zjedzmy. No i on teraz będzie miał teraz spory zapas dyni. Aha, dobra, czekajcie, tylko jeszcze muszę chyba też na dole wsadzić zombiaka, który transportowałby te dechy. No właśnie, czekajcie. Cyk. O, już tu mi się nie zmieści. A to ciekawostka. Chyba potrzebuję więcej tych też skrzynek. Pień. Gdzie tu to? Tutaj na przykład. Nie. Tutaj na przykład. Weźmy to. Weźmy przed to. A tutaj użymy to. To tu. I diament też tu. Diament można sprzedać może? Czy można z tych diamentów coś zrobić? Można biżuterię zrobić. Biżuterię sprzedać. Ej, to by było dobre. Tylko najgorsze jest to, że ja nie wiem jak jeszcze wydobywać... Znaczy złoto wiem jak wydobywać. One się wydobywa z... Dobra, czy... Z tych poziomów... No, na dole.
wiecie, o co chodzi. W tych lochach. O, chodziło mi o lochy oczywiście. Chciałem postawić ten stół generatorów tekstu. Nie pamiętam, co on wymagał ode mnie. Deski. Zróbmy sobie szybki teleport. Deski, ale nie pamiętam ile. Zrobimy może ile się da, bo mamy tylko dwie kłody. Cyk, cyk, elegancko. Letimy. I postawimy od razu tam sobie zombiaka. I on będzie... Łe! Dobra, tam muszę też postawić zombiaka. Jak najbardziej. Nie to. Tu. Generator losowych tekstów. A to jest taki malutki. To jego zmieścimy na przykład tutaj. I on sobie będzie pisał tutaj, nie? Wała, wiła. No. Generator losowych tekstów, o, proszę bardzo. Opowieść. Książka? A, o kurde. Ale jajca. Dobre to. Dobra. Ale idźmy po naszego sługusa. Cyk. Chodź. Będziesz pisał książki. Będziesz pisarzem. Tak zwanym. Cyk. Cyk. I będziesz pisał takie książki. Nie, nie chcę wy... I teraz tak, tu, tu, tak, będziesz pisał, pisał i pisał. Ja ci nawet zrobię papier ścierny. Czy ja mogę papier tylko z tych rzeczy robić? Mogę, ale ja mogę tego dużo zrobić. Ja mogę zrobić pióro atrament to jeszcze mam. Ja nawet mogę zrobić trochę. Nie mam co jeść. Dlaczego ja nie mam co jeść? Trudno. Dobra. Tym się zajmę może kiedy indziej w takim razie. Dobra, ale myślę, że sobie skończymy na tym odcineczek. Dzisiaj taki trochę kulinarny. Zrobiliśmy 5 obiadów. Tak więc jest do przodu. Jest jeszcze trochę do zrobienia. Tak więc elegancko. Więc tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!